Kamil, pięknie się ten mecz zaczął, bo od wręczenia nagrody zawodnika miesiąca i pięknie się skończył fantastycznym wynikiem. Pokazałeś tym meczem, że masz ochotę taką statuetkę i taki czek przyjmować co miesiąc. No, miło, na pewno jest to miłe, kiedy jesteś doceniony, ale to też nie wynika sam z mojej pracy, to jest praca zespołu, ta nagroda jest nagrodą dla zespołu, gdzie dzięki zespołowi też ja to dostałem. Ja mam swoją robotę do wykonania, jestem człowiekiem tam odpowiedzialnym za kreowanie sytuacji ofensywnych. Udało się w tamtym miesiącu fajnie ten wynik podkręcić, cieszę się bardzo. No i fajnie się zaczął ten kolejny miesiąc i oby tak dalej, i oby Bielsko dalej tak funkcjonowało i żeby ktoś dalej z naszego zespołu mógł takie statuetki odbierać. Otrzymałeś od Fortuny czek na 10 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny. Wiemy, że przekażesz te pieniądze Karolinie Pękali, 34-letniej Bielszczance, która walczy z nowotworem. Powiedz, dlaczego właśnie ona? Ponieważ jest to osoba, której nie znam oczywiście osobiście w tym momencie, ale jest to osoba bliska gdzieś tam mojego otoczenia, ponieważ mój syn trenuje w tej samej szkółce piłkarskiej co syn pani Karoliny. Jest rok młodszy od mojego syna, więc no, uważam, że osoba w tym momencie taka jak pani Karolina, która jest w podobnym wieku jak ja, zmaga się z takim problemem, którym potrzebuję w tej chwili wsparcia i cieszę się, że tą nagrodę wygrał zespół dla pani Karoliny. Super, bardzo, bardzo ci dziękujemy w imieniu Karoliny i jej rodziny. Masz teraz 12 bramek po dzisiejszym spotkaniu. To często mówi się, że taka dwucyfrówka to jest taki standard u napastnika. Ty to zrobiłeś w połowie rozgrywek. Ale spokojnie, ja tutaj się nie zadowalam tym wynikiem. Dla mnie najważniejsze jest dobro zespołu, najważniejsze, żeby zespół szedł do góry. To zwycięstwo, mam nadzieję, bardzo mocno nas zbuduje. Strasznie byliśmy źli po ostatnim meczu w Gdyni. Wracaliśmy naprawdę w wisielszym humorze. Cały tydzień był naprawdę nie taki, jaki powinien być, ponieważ wiedzieliśmy, że zawaliliśmy to spotkanie, bo nie powinniśmy tam przegrać. Minimum powinniśmy wynieść stamtąd jeden punkt, a po prostu przegraliśmy jeszcze zespół z Gdyni. Nas wyprzedził w tabeli tym zwycięstwem. Bardzo to bolało. Chcieliśmy się po prostu z liderem po prostu te punkty odrobić. Wiedzieliśmy, że gramy u siebie i okej, wynik jest 4-0, może to nie odzwierciedla takiej różnicy, ale wiadomo, to są czasami takie mecze, które czasami jak już idzie, no to idzie po prostu wszystko i cieszę to się, że żeśmy po prostu zagrali wszystkim na zero z tyłu, bo długo o tym rozmawialiśmy, że po prostu musimy wrócić do serii, gdzie nie traciliśmy bramek z tyłu i najważniejsze było, że żeśmy się nie stracili bramki, zespół z Łodzi wielu sytuacji nie stworzy, wygraliśmy oczywiście zasłużenie dzisiejszego spotkania, nie umniejszając oczywiście przeciwnikowi, ale dzisiejszego dnia byliśmy lepsi. I oby tak dalej. Ja oczywiście indywidualnie cieszę się z tych dzisiaj osiągniętych celów, ale oczywiście spokojnie zachwycam się tym i dalej muszę pracować i zespół dalej musi pracować tak dobrze, żebyśmy po prostu wszyscy mogli potem spokojnie w zimie popracować i żebyśmy byli jeszcze lepsi. Świetnie, bardzo ci gratuluję i dzisiejszego wyniku i tych zdobyczy liczymy na kolejne. Biegnij teraz się cieszyć z drużyną. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.